Cześć, witajcie. Dziś swą premierę miały trzy nowe modele Motorola, chociaż tak naprawdę dwa z nich znamy już pod innymi nazwami z rynku chińskiego. Najciekawsza z nowości to Motorola Edge 30 Ultra, znana z Chin jako Moto X30 Pro. To pierwszy na świecie smartfon wyposażony w 200-megapikselowy aparat fotograficzny z przysłoną 1.9 i optyczną stabilizacją obrazu. Obok tej imponującej matrycy Samsung HP1 o rozmiarze 1:1,22 cala, znajdziemy jeszcze 50-megowy aparat szerokokątny o polu widzenia 114 stopni oraz 12-megapikselowy aparat z teleobiektywem o dwukrotnym przybliżeniu bezstratnym. Z przodu również jest niebiednie. Zamontowano tam 60-megapikselowy aparat do selfie z przysłoną 2.2. To smartfon flagowy, nie dziwi zatem obecność procesora Snapdragon 8 Plus generacji pierwszej, wspieranego pamięciami typu LPDDR5 i UFS 3.1. Do wyboru są pojemności, jeżeli chodzi o RAM 8 albo 12 GB i 128, 256 albo 512 GB pamięci wewnętrznej. Specyfikacja obejmuje także ekran OLED o przekątnej 6,67 cala rozdzielczości Full HD i wysokiej częstotliwości odświeżania obrazu 144 Hz. Zasilanie tego smartfonu zapewni akumulator o pojemności 4610 mAh systemem ładowania o mocy aż 125 W. Nie zabrakło ładowania bezprzewodowego 50 W i zwrotnego, nie zabrakło też głośników stereo. Urządzenie jest chronione przed wilgocią zgodnie z certyfikatem IP52. Kolejny z prezentowanych modeli to Motorola Edge 30 Fusion. Znamy go już z Chin jako Moto S30 Pro. To smartfon pozycjonowany odrobinkę niżej, ale ciągle atrakcyjny, bo oparty o eksflagowy procesor Snapdragon 888+, i oczywiście pamięci DDR5 i UFS 3.1. Również i tutaj mamy wybór 8 lub 12 GB RAM-u i 128, 256 albo 512 GB pamięci wewnętrznej. Zupełnie dobrze wygląda też ekran o przekątnej 6,55 cala, również AMOLEDowy, o rozdzielczości Full HD i z częstotliwością odświeżania obrazu ciągle 144 Hz. W ekranie jest otworek na 32-megowy aparat do selfie, natomiast na tyle znajdziemy aparat główny o rozdzielczości 50 megapikseli, 13 do zdjęć szerokokątnych o polu widzenia 120 stopni i 2 do rozmywania tła. Główny moduł fotograficzny ma optyczną stabilizację obrazu, a wyposażenie telefonu dopełniają głośniki stereo. Zasilanie zapewnia akumulator o pojemności 4400 mAh z ładowaniem o mocy 68 W. Ostatnia z dzisiejszych premier to już całkowicie nowa Motorola Edge 30 Neo. To już jest średniak z procesorem Snapdragon 695 i ekranem PiOLED o przekątnej 6,28 cala i rozdzielczości Full HD oraz odświeżaniu 120 Hz. Smartfon ten ma również 64-megowy aparat fotograficzny wyposażony w optyczną stabilizację obrazu i przysłonę 1.8, a także 32-megowy aparat do selfie. Na tyle dodatkowo umieszczono jeszcze 13-megowy aparat szerokokątny, który przy okazji zajmuje się również ujęciami makro. Zasilanie tego smartfonu zapewnia akumulator o pojemności 4020 mAh, ale ciągle z szybkim ładowaniem, tym razem o mocy 68 W i do tego ładowaniem indukcyjnym, które w tym segmencie cenowym, trzeba przyznać, jest dosyć rzadko spotykane, podobnie zresztą jak głośniki stereo, które również tutaj mamy. Jeżeli chodzi o ceny i wersje, każdy z tych telefonów będzie w Polsce dostępny tylko w jednym wariancie. I tak, Motorola E30 Ultra z pamięciami 12 plus 256 będzie kosztować 4499 zł, natomiast E30 Fusion będzie dostępna z pamięciami 8 plus 128 GB za 2999. Najtańsza oczywiście będzie E30 Neo, która z pamięciami 8 plus 128 będzie kosztować 1899 zł. I to już wszystko z dzisiejszej premiery. Na gorąco dziękuję bardzo Wam za oglądanie. I żegnam się z Wami. Do zobaczenia. Cześć.